Słyszeliście, że spadał ponad 20 sekund. Dobra, no ja jestem mechanikiem. Biorę na inteligencję. Co to może być? Czy to jest jakiś kanalizacyjny właz? Może być to szybkopalnik, może być to kanalizacja, może być to szyb wentylacyjny. Jakie są ściany? Gładkie czy czymś wyłożone? Nie, to jest gleba. Z tego co, ile was wzrok sięga. Ale niemożliwe, żeby zapadli na... Teraz srota. W sensie... Ale wiesz, rzuć na inteligencję. W sensie z gleby tak. Co wy wnioskujesz z tego? Ej, w sensie z gleby. Jeden. Więc jesteś pewien, że zapalina o takiej głębokości nie może być naturalna. To nie jest naturalna zapadlina. No takiej głębokości. Ściany jest jakaś twarda gleba, nie to, że wyłożone jakieś. Jest to ziemia, tak. Ale no ciągnie się jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Ja w tym momencie od tego odchodzę i myślę, cholera, co to jakiś może mutant popromienny tam siedzi, jakieś zwierzę, czy będzie polować w nocy na ludzi, odejdźmy stąd. Może być nora. Biłeś z nim ten obszar? Ja świecę latarką, żeby... Różne rzeczy, kurwa, mogą być na pustyni. Piłeś z nim ten ocet do ciężkiej kolory? Nie, no widzisz tunel, który ciągnie się bardzo długo w dół. Nie, ja oglądałem filmy science fiction. Życie, a nie science fiction. Trzęsienie ziemi, czy jak to było z tymi rybakami? Dziuma. Nie wiem. Sąsy. A da się przejść przez ten tunel? W Wiedźminie. Co? Da się wejść tam dalej? Nie, dzisiaj wskoczył i nie przeszedł. A to jest w ogóle gigantyczna wersja mrówki, która faktycznie, znaczy jakiś tam żuczek, to faktycznie taką metodą wpierdala sobie rzeczy. Tylko nie ludzi, może być jakiś ani jednorożców, tylko inny. Więc trzeba poszukać innego, ale o tej porze dnia, nocy właściwie, jest to ciężkie do wykonania. Proponuję spróbować się przespać. Gdzie? Tu! Tu? Nie, ja obok tego nie zmówię. Dobra, ja nie zasnę. Ustalmy fakty. Mamy jakieś szmaty, które możemy poświęcić? Idę po energy drink. Niestety nie mamy ze sobą gotowa. Idę do lodówki. Nie mamy lodówki. Ale możemy poświęcić naukowca. Nie schudy za kawałkiem. Kto jest za tym, żeby podpalić coś, co ma największe stężenie alkoholu w organizmie? Polaka? Dwa pochodnia? Iść! Ile jeszcze piw zostało? Ja nie mam piw. A to nie twoja lodówka. W sensie nie moja. Znaczy, no tak. Ja nie patrzyłem. Dobra, idźmy dalej, ja wokół tego nie chcę. Ja idę trochę dalej i się rozglądam, czy nie ma podobnych takich tunelów. Może dalej znajdziemy coś. Dobra, wszyscy rzućcie na inteligencję. Będziecie szukać. Ja chcę być inteligentny chociaż raz. Ja włączam widzenie w ciemności. Jestem inteligentny! Chociaż raz. Pięć? No. Ej no. Pan jest moim pasterzem. Ja przestałem być przesłuchiwany. Prowadzi całą drogę. Tak. 5 na 6. Trzy. Widzicie księdza stojącego po prostu i rozkładającego ręce w krzyż. Za dużo razy on wskazuje wam otwór w skalę. Podjarał się to teraz. Co to jest? Taki, no, jak wejście do kopalni to wygląda. Otworem się podjarał. Tak, dziurą. Takiego co nawet ja nie dam rady. Ale ponowne pytanie. Wygląda jak zrobiony przez człowieka? Tak, no nie, wygląda przez protosów. To... Wygląda... Ha, pierdolę. Co on powiedział? Młody powiedział, ja pierdolę. Nie, on... A, jak protosów. Przez protosów. Nie czytaliście tego rozdziału Biblii, więc nie wiecie. Myślę, że nasza droga wiedzie tędy. Nie, co? My się taktyki uczyliśmy. Nie zaczęło wkurkać w pierdolenie i po prostu wszedłem w ten szyb. Wszedłeś, no i idziesz po prostu, słyszysz jakieś... Idę za nim, jak najbardziej. Za Polakiem mogę iść. Cholera. Dobra, idziemy. Chrzęst gruntu pod nogami. Nie bój się! Ziemia, piach, jakieś kamienie. Nie wiadomo, jakie jest twoje. Widzę cokolwiek, czy to gówno jest gówno widzisz. Ale nie jest. Równie dobrze, jakbyś mógł. Czy ktoś ma właściwie latarkę jakąś ja ze sobą? Ja mam pytanie, czemu ja mam wejść w ogóle? A, no to w kamerze. Z tego. Student, idź pierwszy. Już krypty? No ale krypta miała być w górze, my już jesteśmy w tej górze? No to jest ta góra, bo tu nie krążyliśmy. Aha, okej, okay. Myślałem, że to jest po drodze, dobra. No to... Nie, Jezus zapłakał. No. Na wschód, tam musi być jakaś krypta. Do środka. Nie, musi być jakaś krypta. Coś cokolwiek, oprócz tego pod butami. Okej, okay. Nie, no od czasu do czasu woda. Chlapnie jakaś kałuża.
woda kapiąca z sufitu. Woda. No wiadomo, wilgoć. A tunel jest wydrążony przez człowieka, czy naturalnie? Tak, nie, przez protosów. Napotkaliście, napotkaliście drewniane te wsporniki. O, więc albo to jest kopalnia, albo coś więcej. No to co, idziemy dalej. Ja nigdy nie chciałem czegoś więcej. Nigdy. Rozglądajmy się, czy są jakieś ślady ludzkiej bytności niedawno. Na ciebie masz gogle z Minecrafta. Znaczy, ja się rozglądam właśnie. I tak wam wesoło mija droga przez kopalnię, tunel, jak kto woli. Kopalnia Morli. Trzeba się schylać. Nie, no powiedzmy, że jak podniesiesz rękę tak tuż nad głowę, to obcierasz już o sufit. Nawet można iść wyprostowany. No tak, można iść wyprostowany. Nawet ja? Nawet ty. Obcierasz po prostu czubkiem głowy. A ty jesteś co, masz mikrokezę? Czy jesteś jakiś wybitnie wysoki? No. Jest naukowcem, który nosi rękę w górze cały czas. No, tak. Taki, wiesz, trik nerwowy. Lepiej oddziera. Ja wiem. Wybierz mnie. Ale... półtorej roku. Zobaczmy zapasy. Po to tutaj przybyliśmy tak naprawdę. Dobra. Ale ważniejsze od tego byłoby, kurwa, odpowiedzieć na pytanie, jak stąd wyjść. Na chuj nam zapasy, jak się nie da stąd kurwa wyjść. W pojemniku zapasów. Na razie nie wiem, trzeba być. Tak, żaden z was nie umie obsługiwać komputera poza jednym. Tylko sapera. Doktorze, zobacz, czy jest jakieś... No, sprawdzam. Jakieś plany tego budynku. Na jakim budynku? Systemie to w ogóle stoi? Niech będzie, że Linux. Zajebiście. Dobra, no więc wchodzę. No, sprawdzam, jakie są programy powiązane z sterowaniem budynkiem. Jakim jest to samodzielny program sterujący wrotami. Wrota otwierają się niezależnie od ingerencji zewnętrznej raz na 10 lat. Więc jeżeli nikt nie wprowadzi kodu otwierającego częściej niż raz na 10 lat, to nic się nie otworzy. Nie, wrota się nie otworzą. Jest jakiś dostępny podgląd planów całego budynku? Jest. Kompleksu? Tak, jest. Znajduje pod wami jest jeszcze jeden poziom. W sensie, że od 10 lat jesteśmy jedynymi, którzy weszli z zewnątrz. Tak, jesteście pierwszymi. Znajduje się tam jakieś pomieszczenie, to jest hangar, garaż, coś takiego. Procent to jest atak z wewnątrz. Co? Hangar, garaż, coś takiego się znajduje. Garaż. A jest tutaj jakaś placówka badawcza? Jest jeszcze pomieszczenie sterujące wrotami w razie wypadku awaryjnego. Odcięcie zasilania. Nie, nie chcemy odcinać zasilania. Które otwiera wszystkie wrota. Nie. Otwiera? Nie, wszystkie wrota, tak, otwiera. To nie jest dobry pomysł. Wszystkie wrota w całym budynku. Od nas podpuszcza, nie. Ja sprawdzę, co jest w tym zaopatrzeniu. Ja jestem głodny. Jedzenie. Zboża, kawa. Zajadam. Kawa zbożowa. Kawę. Koniecznie. Zboża, kawa zbożowa. Inka. Suche produkty ogólnie. Wszystko, co jest łatwe do utrzymania w przydatności. Suche prowiant. Ja dałem. To może jakieś takie piromańskie zacięcie. Ten poziom pod nami mnie interesuje. Ciekawi. A gdzie tu jest kaplica? Dobra, ja poziom pod wami. Przychodzę z powrotem do ciebie, zajadam kroku. No i umiesz otworzyć. Coś tam, masz w swoim komputerze, co tam jest pod nami? Problem jest taki, że jak otworzę, to otworzę wszystko. Ale nie wiemy, co jest za wszystkimi drzwiami. Ale nie możesz tego. Na razie nie wiemy, czy jakieś drzwi są zamknięte. Nie możesz obejść tego jakoś. Nie znam kodów, nie potrafię tego zrobić. Bo to jest tylko przez wyłączenie całego zasilania. Tak? No na to wychodzi, ale... Nie ja wiem jakiejś książki. Poszukałbym, nie wiem, jakiegoś środka transportu. Musi być tutaj coś, żeby się stąd wydostać. Jeżeli byśmy otworzyli wszystkie drzwi, to może, nie wiem, wsiądziemy kurwa do czegoś, jakiegoś czołgu czy czegoś i po prostu stąd wypierdolimy. Rozejrzyjcie się za czymś, jakimś środkiem transportu. Ale myślę, że jesteśmy zbyt głęboko pod ziemią, żeby to... No nie, żeby to były czołgi. Czołgi występują parę metrów wyżej, ale tutaj już nie. To nie jest najwyżej naturalne, tankietki. To nie jest naturalne środowisko, występowanie czołgów. Nie mam z niepożywania. Ksiądz znający się na występowaniu czołgów. Nieźle, nie wiadomo co robił przed wojną. Krucjata. Ej, masz plany tego miejsca? No, mam. No to jest to jakiś hangar? Chodźmy jest zobaczyć jakiś, co jest pod nami. Jakieś wszystkie pomieszczenia. Musi być jakiś tunel. Oprócz tych, które widzicie. Jeszcze jedno jest... No jest jeszcze jeden poziom pod wami. Pod? Nie ma żadnego tunelu na zewnątrz?
Musi być stąd jakieś wyjście, no. Kurwa, ci ludzie nie wciągnęli. Nie, ma, nie widzę żadnych zwłok, niczego. Coś się musiało stąd wydostać. Zostali zjedzeni. Przez co? To się okaże na dole, dlatego tam chodźmy. I idę do Krilo. Od kiedy to nagle tak bardzo chcesz sprawdzać, co kogo zjadło? I właśnie. To są schody. Bój się Boga. Czysta ciekawość. Bój się Boga. Musimy iść na dół. Maszynownia. Tararara. O, Tytus. A tu nie wiecie, co jest. No! A co tu jest? Wygląda jak Protos. To dzieciak robił tą mapę. O, odważył się wejść do pająków. Zaraz będzie przy... Zaatakowałem! No, tam są dwa kokony. Zaraz będą trzy. No dobra, a gdzie jest zejście do tego niższego poziomu? A to? No tutaj już nic nie znajdziemy chyba, nie? Zostaje nam iść dalej. Wziąłeś kaszkę? Tak. Ale jest pełna. To nie rozlej. Chłopcy się zatroszczyli o kaszę. Kaczkę. Kaczkę? Tak. Myślałem, że kaszkę. Gdzieś basen popływałby. Siostro basen. Do basenu możemy wpuścić kaczkę. Eksperyment naukowy studenta. Chcesz tam coś wyhodować? Tak. Nie wyprodukujesz ze światła wody.